Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dara Regor, a to co oglądacie, moi drodzy, jest to The Banner Saga. I mam zaszczyt was zaprosić do kolejnego wspaniałego odcinka z tej przecudownej gry. A dzisiaj, właśnie moi drodzy, dzisiaj dowiemy się, o co chodzi tutaj z tym miastem. Czy my sobie poradzimy w tym mieście, bo coś zaczyna w to wątpić, że może być naprawdę nieprzyjemnie. Ale miejmy nadzieję, że tylko się mylę. Moi drodzy, idziemy do doków. Kiedy docieracie do portu, nie możesz uwierzyć w to, co widzisz. Poza wrakami nie ma śladu po Langshipach. Powierzchnia wody pokryta jest ciałami poległych. Budynki stojące obok zamieniły się w stertę gruzu. Co tu się stało? Pyta ci Hollette. Nikt nie przeżył, mówi Ewind. Widzę, że myślałeś to samo, co ja. No proszę, co ty tu robisz? Findzie nic ci nie jest? Wszystko w porządku, nie kłamali. Gubernator naprawdę tu jest, ukrywa się. Dlaczego? Kiedy pojawili się drążyciele, każdy, kto miał łódź i choć odrobinę zdrowego rozsądku, opuścił to miejsce. Ludzie nie mogą odejść na piechotę, jedzenie jest mało, a bazary są puste. Borsgang to dzban z gorącą wodą, który tylko czeka, aż ktoś go przewróci. Czyli gubernator płaci krukom za ochronę przed jego własnymi ludźmi. Ha, nieźle. I za utrzymanie spokoju, powiedzmy. Każda najmniejsza próba powstania kończy się rozlewem krwi. A co z nami? Obiecałem mu, że będę chronił jego odnowiciela Werberangu, okej? Okay? Chyba nie cieszy się tam wielką sympatią. Okej, okay, czyli ty będziesz chronił. Zaczną niszczyć to miejsce, żeby zbudować nowe statki. Możemy popłynąć Ormsą aż do stolicy. Okej, czyli dzięki niemu nam pomogą, zostawiając za sobą kolejne dobre miasto. Ile czasu zajmie budowa statków? Chwila, co z mieszkańcami? Tylko tyle mogę zrobić, Alette. Powiedział, że to może zająć nawet miesiąc. Rzadko robi się statki z zniszczonego drewna. Kiedy ludzie zorientują się, co się dzieje, rozpoczną się zamieszki. Miesiąc? Co za różnica? Wrzaską będzie tu za tydzień. O ile nie wcześniej. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Sam już nie masz pomysłów, nie dziwię się. Trochę kłopotliwa sytuacja. Na boku. Czy to się nigdy nie skończy? Ivor ryczy ze wściekłości. Odchodzi, zostawiając nas w porcie. Alette spogląda na ciebie i rusza za nim w pogoń. Ewin, gdzie? Co zrobię z wrzaskunem? Ewin przez chwilę nic nie mówi. Nie wiem. Mamy problem. Nie wiemy, co zrobimy. Prawdopodobnie nic dobrego nie stanie. Mamy się pogadać oczywiście z Ivarem. Ivar stoi na murach otaczających miasto, obserwuje rozległe pola. Drożdżyle są jeszcze daleko, ale jest ich coraz więcej. Nic mi nie jest. Jesteśmy w kropce. Ivar ucina rozmowę, zanim zdąży coś powiedzieć. Wiesz, że przeżył gorsze sytuacje. Zasługujemy na chwilę wytchnienia od czasu do czasu. Jeśli przez miesiąc mamy być na nogach, musimy się przygotować. A co z krukami? Będą chronić własne domy i tego, kto im płaci. Cała reszta ich nie obchodzi. Okej, czyli jesteśmy zdani sami na siebie, ewentualnie, że jakoś do nich dołączymy. Kto wie, może nawet przyjdzie nam się z nimi zmierzyć. Wolałbym tego uniknąć. Przede wszystkim musimy znaleźć jakieś kwatery dla naszych ludzi. Zginą i się zostaną na ulicach. Będą miały oko na drążycieli. Jeśli przedrą się przez mury, nie będziemy mieli szans. Musimy ich stąd przepędzić. Przyda mi się pomoc. Musimy się dowiedzieć, kto czym zarządza i dopilnować, żeby nie byli nam byli na tym stratni. Jedzenie jest coraz mniej. A kiedy zaczną budować statki, będziemy musieli trzymać się ludzi z daleka od nich. Co za bałagan. Zrobię co w mojej mocy. Dużo nam to nie pomoże. Okej. Okay. Ivor wyjaśnia, że za każdym razem, kiedy drążyciele są zbyt blisko bram, ja i Ewind wydajemy rozkazy do ataku. W ten sposób codziennie będziemy tracić wojowników i warp. Nie muszę ci chyba mówić, co się stanie, gdy nikt nie będzie z trzech murów. Przyda nam się pomoc. Zastanawiasz się nad tym, co zrobić, ponieważ wiesz, że każdy z tych zadań zajmie ci cały dzień. Okej. Okay. To nie jest... Okej, to są same trudne decyzje. Dużo, niestety, złych opcji. Zabezpieczą kryjówkę, pomóż w obronie znaleźć źródło, pomóż ludziom zleć krup...
Wiecie co, polecimy tak. Moim zdaniem chyba najlepszą opcją będzie wybronienie murów, póki jest... Musimy, pierwsze to jest zajęcie się umocnieniami, więc pomożemy Averowi w obronie. Dzięki za pomoc, mam Rzewie. Im więcej wojenku pozostanie przy życiu, tym dłużej my wytrzymamy jakiś ruch na dole, przyciąga twój wzrok. Przygotuj się, dodaję. No właśnie, i stracimy jak najmniej wojowników, więc sądzę, że to jest najlepsza opcja ze wszystkich. I mamy was. Wiecie, wy byście potrzebowali odpocząć jeszcze. Nie wiem, czy mogę wydawać punkty. Myślę, że... Boję się, że nie. Ze względu, że mogą się przyda. Chociaż 15 zawsze mogę wydać. 15 się zawsze przyda. O, i coś takiego. To jest lepsze? Co to daje? Siła ataku. Okej. Okay. Działajmy. Będziemy walczyć oczywiście... Przed murami! Okej. Okay. Morale zwiększone. Najważniejsze to jest, moi drodzy, zajmować się największymi jednostkami, wiecie? Trzy. Ty będziesz się ruszał, to nie. O, nie sięgnę ciebie. Shit, zrąbałem. Wyeliminujemy tego. O, ja cię zapomniałem, że on odpycha. Sztos totalny. Niepotrzebne dwa punkty obrażeń. Ty się ruszasz. Okej. Okay. Zadychę. Dycha, okej. Okay. Nie zabijamy go, wiecie dlaczego? Bo to jest gość, który nic nie robi. Ty się ruszasz, a potem ty się ruszasz, okej. Okay. Czyli tutaj. Bomby. Bardzo niebezpieczne bomby. Ty tutaj. Koniec tury. Właśnie to chciałem uzyskać. On stracił całą turę. Błyskawica. Dlaczego? Bo mogę masę jednostek im zranić. A to jest nam na chwilę obecną bardzo potrzebne. Ty tutaj? Trochę się blokujemy, ale pancerz przynajmniej im zrobiliśmy. Tyle dobrego. Ja teraz się ruszam ja. Kolejny będziesz ty. Ty nic nie zrobisz. Kolejny jesteś ty. Ty nic nie zrobisz. Kolejny będziesz ty. Robisz trochę dużo. Więc naszą opcją jest pójście tutaj. Ale i tak się chyba... Chociaż możemy się tym zająć. Za dwa. Zawsze coś. To są piątopoziomowe jednostka. Patrz, za minus 3 mnie walnął. Nie powinien mnie za tyle walnąć, ale okej. Okay. Zabij. Problem jeden z głowy trochę. Teraz ty się ruszasz. Bardzo bym chciał tego uderzyć. Kto się będzie ruszał, ty się będziesz ruszać. Czy jestem w stanie do ciebie dojść? Jestem nawet w stanie. Za 4, okej. Okay. Sensownie. Ewin dostał. Przeżyje. Dobra, i teraz wy jesteście tu. Zgarniemy dwóch za jednym zamachem. Teraz ty zaczniesz mi już bić. Odepchnięcie, bardzo dobrze, bo ty i tak już nie miałeś obrony, więc to nam za dużo nie robi. Chociaż ja mógłbym mu odnowić obronę. To jest bardzo sensowne. Za 5, bardzo mało. Ale to zmusza dalej do atakowania go. Okej. Okay. Ale go wyrąbał. Nice. Dobry jest. Zadał sporo ilość obrażeń. Sensownie. Ustaw się z tej strony. I tego jak najbardziej. Pancerz. Przy okazji temu też zbijemy pancerz jeden. Teraz Ivar.
Musimy mu życie zrąbać. Możemy go zabić całkowicie. No okej, okay, niech będzie. Ten też jeden dostanie. Został tylko ty. Bez większych strat jesteśmy. I ty zabijesz na spokojnie. No i sztos. Waleczne serce. Achievement. Jej, nice. Dobra rzecz. Dużo zyskaliśmy. Dobra walka, 8 sławy przy okazji. Ej, okej, okay, warto było chyba. Tak sądzę. Co mamy? Możemy pogadać. Iwa wskazuje na drżyciele stojących wzdłuż muru. Jest ich coraz więcej i są coraz bardziej odważni, mówi. Z takiej długości ciężko będzie któregoś trafić. Strzały tylko się od nich odbijają. Pomożesz nam? Potrzebujemy... Są daleko, więc nie ma sensu. Potrzebujemy... zapas na pewno potrzebujemy. Rozejrzałem się, mówi. Nikt nie ma jedzenia albo nie chce podzielić się zapasami, nawet z odpowiednią zapłatą. Od wielu dni mamy też leków. Widnieją ceny albo ich już nie mają. Nie mówi tego otwarcie, ale wiesz, że znaleźliście się w poważnych tarapatach. Staniemy na opcji, że powiedzmy członku karawany, bo... Zróbmy to. Minus 6 zapasy. Zapasy coraz mniej. Nie narzekają, ale czuję, że znikają resztki dobrego nastroju. Okej. Okay. Plus 30 zapasów zyskaliśmy. Okej, okay, czyli jesteśmy w stanie... Zmniejszyliśmy morale, ale w wojowniku potraciliśmy. Ujacie. Okej, okay, straciliśmy zapasy, znaczy zyskaliśmy zapasy poprzez powiedzenie im, żeby racjonowali bardziej żywność. Jest to sensowne, mamy 4 teraz zapasy. Jest źle, mówi Envid, kiedy Ever wskazuje palcem na pole walki. Nie dość, że musimy walczyć z chmarami drżyciele, to jeszcze pojawił się kamienny skald. Tracimy kolejnych wojowników, jeśli go nie pokonamy, ten mur niedługo nie wytrzyma. Tato, w porcie wybuchły zamieszki, ale Lety podbiega ciężko dysząc. Chcą zniszczyć łodzie. Spójrz, Alety, a ona dodaje, że są tam krótki, ale obawia się, że sprawy mogą wypaść pod kontroli. Obrona? I guess? Krukowie mieli sobie poradzić. Poza tym, jeśli my im pomożemy, no to... Czy co zyskamy? Wątpię. Nie, ja się słucham Ajwara, bo jeśli nie obronimy muru, nie przetrwamy długo w tym mieście. To jest moim zdaniem chyba najlepsze. Ten kamienny skald zniszczy wszystko, co napotka na swojej drodze, jeśli nie weźmiemy się do pracy. No właśnie, a sami stracimy za dużo jednostek, a nie mamy już. Mówię, szykuje się ciężka walka, ale musimy go pokonać. Jesteś gotowy? Nie mamy wyjścia. Moim zdaniem to jest chyba dalej najsensowniejsza opcja. Mogę ciebie ulepszyć, ale czy ja chcę? Nie, ja chcę chyba. Chyba nie i po prostu ruszamy bitwę i tyle. No i właśnie, musimy go powstrzymać, kamiennego skalda. W pierwszej kolejności morale zwiększone. Straszne dziwne ułożenie jednostek nam zasugerowało. Moim zadaniem będzie pójść od tej strony. Coś takiego. Bo on się szybko tu dostanie, ale ja w tym czasie jestem w stanie obić tego gościa. Jak najmocniej się da. Jestem w stanie podejść. Podejdźmy. Mocne przywalenie temu gościowi, czyli wyeliminowanie łuczników. Ty daleko, masz jeszcze później ruch. Chyba wolę zrobić to. O nie, ruszył się. Dobra, dam sobie radę, no spokojnie. Muszę wyrąbać mu cały pancerz. Dużo mi to nie da i tak. Zły wybór. Zły wybór. Obróć się, może.
Za 7. Odepchnięcie. Boli. Za 7. Odnowienie. Za maksymalną ilość. On musi mieć full pancerza. Gdzie jest rok? To jest rok. On się ładuje. Musimy go szybko wyeliminować. Za ile uderzysz? Za 4. Sensownie. Tego mi się sfokusujesz. Trudno, ja muszę dorwać tego gościa, nie mam wyjścia nawet. To jest podstawa, żeby Skalda wyeliminować. No nie, odepchnął go, to nie był chyba sensowny mądry pomysł. Przerwałem mu moce. Okej. Okay. Czy Ivar go dosięgnie? To musimy go szybko zabić. Nie ma go. Ale się wydarł. Odepchnięcie. Nieuczniczka za 5. Nie dziwię się. To tobie pancerz wyeliminujemy. W tym momencie mogę tobie też pancerz wyeliminować. Ty się ruszysz. Ten nie ma pancerza. Ty nie masz pancerza. Pytanie, czy lepiej jest uderzyć? Chyba lepiej jest po prostu uderzyć go. Skija i tyle. I przyblokować trochę. Ale i tak dorwę im łuczniczkę. Mam pomysł, mogę go odepchnąć. I to spowoduje, że... Dostanie nie dość, że 4 punkty obrażeń, to nie dorwę mi tamtych. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł był. Ty nic nie robisz. Ty nic nie robisz, chyba wolę zrobić to. 2 punkty obrażeń i nic nie będzie robić, może bombę rzuci tam i tylko. No widzicie, on nic nie robi. A, ty jesteś za daleko, żeby cokolwiek zrobić. Łuczniczkę nie ma, dobra. Burzy nie wykorzystam, mogę zadać tylko obrażenia. 4, sensownie. Za 5, jeszcze lepiej. Ty się ruszasz i ty robisz najwięcej burdelu. Dziękuję. Ładnie kill. Tak to powinniśmy robić, plus 2 zanim się dostaje, w ogóle nie wiedziałem. Zniszczony. I tobie został już ostatni. I ty już nic nie zrobisz, no ale będzie... Aaa, sięgnę cię. Git. Sieno do sławy. Okej, okay, straciliśmy łuczniczkę, spoko, sądzę, że nie było i tak źle. Odlejf niech będzie ranna, przeżyła już tyle, to i przeżyje więcej. A8 słaby. Git, ciekawe czy mogę na coś to wydać, muszę chyba nawet. Czy ja mogę na jedzenie wydać? Mogę. Ile? Strasznie drogo. Strasznie drogo. O kuwa, ich tu jest teraz masa. I tu jest parę czarodziei. Okej. A, jest Sundr, no to dupa po nas. Dziś rano widziałem go. Wrzasku nie jest tutaj. Niedługo na nas dopadnie. Ewin opiera się cicho swoją laskę. Jeden z członków twojego klanu przybiega do ciebie, ciężko dysząc. Roku, źle się dzieje. W tej chwili nic już nie może zrobić, ale wielu członków waszej karawany zostało napadniętych, zabitych, a niektórzy zniknęli. Rozdzielili się i kryjemy tam, gdzie tylko się da. Chciałem, żebyś wiedział, gdyby nam się udało przeżyć. Chwilę później wraca do grupy, zastanawia się, czy mogłeś zrobić coś, żeby temu zapobiec. Mogliśmy się nim zaopiekować. Okej. Okay. No, ale bronimy też miasta. Zastanawia się nad tym, co zrobić, ponieważ wiesz, że każde z tych zadań zajmie ci cały dzień. Nie możemy zlecić już... Nie możemy zlecić już obrony ludzi. To był mój błąd, mogą to zrobić. Czy ja chcę zamieszki?
I to jest dylemat, co ja chcę. Nie możemy szukać jedzenia, zleć grunt. To jest głupota moim zdaniem. Znajdź przyczynę zamieszek w porcie. Powinniśmy bronić, tym bardziej, że wrzasku nie jest, czy nie? Nie chcę go stracić. Będę chronił Ivara za wszelką cenę. Bo są szczery, mówię, jest ich zbyt wielu. Odlekamy to, co nie kieruje. Patrzysz mu w oczy. Musimy spróbować, czy odpowiadasz. Chyba nie mamy wyjścia, musimy walczyć. No i sorry, od Leif, ty nawet lecisz z awansem. Na chwilę obecną jest to nam tak mega to potrzebne, że to jest po prostu niepojęte. Czy ja mogę dać ci lepszy artefakt? Bo co ty masz? Obrony siły i siły woli. Masz dobry artefakt. Ty co masz? Piwo. Odrzucenie. To jest bardzo dobry artefakt. Ty masz rękawice plus do siły. Mega dobry. Co ty masz? Punkt obrony natury. Super. To się tobie przyda. Punkt obrony podczas odpoczynku. Mega słabe. Ty nigdy nie odpoczywasz. Do siły sparowaną. Prędzej wolę dać tobie to. Chyba tak. Sensowniej. A ty co masz? Ty masz uniknięcie siłą ataką. Po prostu. Spoko. Nie ma nic lepszego. Nie ma. Nie mamy wyjścia. Nic lepszego nie zrobię. Nie wymyślę. Oh fuck. Rock Ivar. Ty tutaj. Gundulf. Ty tutaj i ty tutaj. Wy się tam zwiększacie, fajnie. Okej, obiją się trochę. Delikatnie, ty podejdziesz do przodu. Ale nic mi nie zrobisz. Ja mogę zablokować trochę ruchy. I mogę tobie za 4, nie za 6 mogę ci zadać obrażeń po prostu. Sensownie. I ty będziesz mi go atakować. Za 2, znośnie. Kto się dalej będzie ruszał? Ty się będziesz ruszał. Ty musisz iść tędy, co nie? Zaryzykujmy. Że on przejdzie do przodu. Nie, idzie naokoło. Niedobrze. Dobra, czyli idziemy do przodu. Kto dalej się ruszasz? Ty. Później się kto rusza? Ruszasz się ty. Dobra, znośnie. Za 4. Jesteś useless w tym momencie. I tak naprawdę jak tego uderzymy, to i ty dostajesz obrażenia, więc okej. Okay. Podejdziesz ty i użyjesz zdolności. Nie uderzę tej dwójki. Odnowię ci delikatnie pancerz. Sensowniejsze to jest moim zdaniem. Nie chcą podejść. Kończymy turę, wy macie pancerzyk trochę. Tu nas ochroni to jest git, super opcja dla nas jak najbardziej. Zadanie trochę obrażeń spowoduje, że tędy przejdą. Nie, za mało, zdaliśmy. Ivar, zadychę. Okej. Zatrzymamy go jak się tylko da. Za 9. Coś takiego, błyskawica, nie trafisz. Nie wejdzie w to, fuck, to jest taki problem. Ty musisz go odepnąć, jak najdalej go stąd. Go tutaj ma nie być. Ty coś tam tankniesz zawsze. Tak. To jest chyba lepsza. Na razie jest okej. Oj, go odepchnęliśmy. No tak, to jest bardzo dobra opcja. Tutaj. I ty na spokojnie zabijesz tą dwójkę. Ty nie masz co używać u siebie zdolności na razie, po prostu bij za 4.
Jest ok, za piątkę. Na spokojnie. Ty dojdziesz mi do tego, dobra, czyli już się zaczęło robić nieciekawie. Wy macie wszystko pancerz, czyli ty możesz albo użyć błyskawicy, albo po prostu możesz uderzyć. Co, wolałbym chyba, żebyś uderzył? Zrąbał pancerz. Sensownie, bo i temu jeden zjedziesz. Gdybym paru mógł zaatakować błyskawicą, to już bym to wybrał. Ten się ruszy, a później ten się ruszy. Mogę poblokować ich trochę? Jestem w stanie tego wyeliminować. Nie chcę go zabić, bo to bez sensu. Ten się ładuje. Niedobrze, musimy go szybko zdjąć. Na szczęście jest tu rok. Rokiem trochę do przodu wyjdziemy i... za piątkę. Kurwa, szkoda, że tego jednego punktu mi zabrakło. Ale przerwałem mu umiejętkę. Super. Nie, nie przerwałem. Nawet nie wiem, czy przerwałem, czy nie. Oby. Za 11. Zobaczymy, czy mu przerwałem, czy nie. W teorii powinien mu przerwać. Nie. Wezwał gościa. Szkoda. Dużo i tak go to nie ratuje. Straciliśmy tego. Za szóstkę, okej. Okay. Nie ma sensu jeszcze używać umiejek. Zabijemy. Mogłem podejść chyba do tego już. Zabijesz. I teraz wszyscy na ciebie rzucą się. Nieźle, dobre zarządzanie. No to jest wyspecjalizowane jednostki są moje. Wszystkie są już polepszane na maksa, więc się nawet nie dziwię, że tak sobie dobrze radzą. No i ty zabijesz na spokojnie. No i git! Nie było tak źle, wybroniliśmy. Pytanie, czy dobrze robimy ciągle broniąc. No znaczy tak, no bo jak dostałem się do miasta, to jest po nas już tak naprawdę, więc... Tylko to rozumiem jako sensowną opcję, tym bardziej, że mogę jeszcze walczyć, więc walczę. Kruki miały się zająć zamieszkami, niech oni się tym zajmują, nie my. Ja pierdzielę. Ewa, że damy sobie radę? Pytasz, jak wygląda tak, jakby nie spod kilku dni. Odpowiada coś niewyraźnie. Ciężka sytuacja was przytłacza. Słyszę dźwięk rogu dochodzący z dali. Zdaję sobie sprawę z tego, że drożdżenie używają rogu. Ewin staje u twojego boku, gdy na horyzoncie pojawia się długa karawana. Drżyciele przystąpią do ataku. Kto to pytasz? To niemożliwe, mówi Ewin. Biegnie w kierunku bramy, krzycząc. I widzisz ich sztandar? To Hakon! Zastanawia się, jak udało im się tu dostać. Bramy otwierają się, a ty wybiegasz na pola. Zabijając drżyciele stojących na drodze. O kurcze! Hakon przybył! To jakby się nie spodziewał, ej, to dobrze, że broniliśmy miasta, że nie dotarli nam do środka. Szkoda mi ludzi, że im nie znaleźliśmy pomieszczeń. Ale Hakon jest! A, musimy jeszcze przywitać Hakona. Okej, okay. Chodź Hakon! To nie będzie trudna bitwa. To nie jest trudna bitwa. Tutaj i tego jestem w stanie odepchnąć. Jeśli mu walnę za piątkę przynajmniej, to jeszcze go bardziej odepchnę i w ogóle już nigdzie nie dojdzie. Git. Przynek? Strzał. Gundulf, odpoczynek. Źle robię, powinien działać, ja wiem. Was trochę zwiększymy i ciebie walniemy chociaż. Nie mam innej opcji nawet. I
I ty jesteś w stanie również odepchnąć, żeby tamten jak najdalej był. Żeby jak najmniej szkód zrobili. Okej, teraz jesteś twoja kolej. Ty jesteś tutaj. Coś takiego, nie odepchniesz go. Odepchniesz nadal tego. Przeciągamy. Dobra, i dochodzimy do momentu, że nie ma sensu już czekać nawet. Nie, nie możemy już czekać. Za długo już tracimy czasu. A to jest Ivar i on po prostu zabije go praktycznie na raz. Ładowanko? Wiedziałem. Można było się domyślić tego ruchu. Nie ma takiego ładowania. Musimy go powalić. Nie będę ryzykował. Rozdzielałem się strasznie, Gundul, do przodu. Ty masz odnowienie, oczywiście na niego odnówmy ten pancerz, że będzie mu potrzebny bardzo. Ty się ładujesz? No way. Łucznik, łucznik. 6. Mogłem wejść tu i użyć umiejętności. Mój błąd. Trochę źle zrobiłem, ale go odepnę przynajmniej. Dobrze, że nie wroka. Dobiegnę. Na szczęście miałem te punkty, ale go nie zabiję. To za mało. O, jeszcze go dopchnął. Dobra, GG. No to on przyciągnę. To mój błąd już. Złe pozycjonowanie jednostkami. Tak, żebyś ty mógł przejść jakoś sensownie. A ty masz po prostu zabić. Ty nic nie zrobisz. Odepniesz. Nie. Za piątkę mnie jebniesz aż. Miło. Ty dobijesz tamtego na pewno. Ja się nie... Wierzę w nią, że przebije. Nie. Przyzwałeś jednostki. Tutaj jest jednostka, okej. Okay. Na razie się nie przejmujemy tym. Po prostu zabijamy drużycieli przed sobą. Za szóstkę. Odnowienie maksymalnie. Tak, to już jest sensowne. Ty zabijesz... Za mało ma. Wolę chyba zająć się tym. No, dużo sensowniejsze. Bardziej, że odepchnięcie robisz. Okej. Okay. Jestem w stanie to znieść. Tamtego dorwie Ivar to... Nie mogę po prostu nie zabić. Nie mogę zabić chyba. Jak ty się teraz będziesz ruszał? No, nie mogę tego po prostu zabić, żeby tamten się pierwszy nie ruszył. Żeby się ruszył teraz Ivar i po prostu go chypnął raz i tyle. On ma 18 siły. Ogarniacie to? On ma każdego na hita. To jest Varl. Zbiję pancerz. No i to zostały dwa kolosy, które totalnie nic nie robią. Też już mało robić zmęczenie. Dajesz jeszcze go pałką, czy nie? Tyle co nic. Czemu wy jesteście tacy mocni teraz? No, ty zabijesz przynajmniej. Zostałeś ty. Weź ty go zabij. Przebijesz 80%, powinieneś. Odbicie. Dobra, Ivar, proszę, zdziałaj coś. Cholerny Sundr, tarczownik ulepszony. Znaczy nie Sundr, ale no, Kamol. Junko! Moi drodzy.
Nie wiedziałam, czy jeszcze kiedykolwiek cię zobaczę, Infinity. Moi drodzy, hej! Żyję, jest tutaj Junko, ale moi drodzy, resztę zobaczymy w kolejnym odcinku. Na razie chciałbym wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam was na więcej odcinków z The Banner Saga. Teraz, moi drodzy, adios!